Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Studiomo prosto z Parku Designu i Sztuki MOW w Poznaniu. Dzisiejszy odcinek nagrywamy świeżo po przylocie z targów designu w Mediolanie. Salone del Mobile, bo tak nazywają się te targi, to jedno z najważniejszych wydarzeń na świecie poświęcone modzie i trendom w branży wyposażenia wnętrz. A jakie są trendy w tym roku? No cóż, w Mediolanie nie spotkaliśmy skromności, minimalizmu, za to powrócił na salony luksus, przepych, elegancja, bogactwo wzorów, kolorów i materiałów. Dlatego dzisiejszy odcinek poświęcimy stylowi aranżacji wnętrz, który mocno rezonuje z tym opisem. Glamour, bo o nim mowa, to styl doskonale Wam znany, ale przez jakiś czas w polskich wnętrzach zepchnięty na bok przez skandynawski minimalizm, lofty, industrial. Myślę, że teraz świeci triumfy, wraca, zalicza mocny comeback, a zatem o glamour porozmawiam dzisiaj z ekspertem, z architekt wnętrz Magdaleną Kostrzewą. Magda, dzięki, że jesteś dzisiaj z nami. Powiedz proszę, glamour, czym się charakteryzuje ten styl? Czy to jest rzeczywiście tylko złoto? To tak jak mnie się kojarzy, że glamour to musi się świecić i jest złoto. Czy we wnętrzach tak właśnie wygląda ten styl? Witam. Cześć. Cześć. Oczywiście glamour najczęściej kojarzy nam się ze złotem, z przepychem, bogactwem, luksusem. Tak. Glamour wykształcił się w latach 30. minionej epoki, kiedy to gwiazdy Hollywood zaczęły epatować bogactwem, złotem, tak, przepychem. Tak. Wykształcił się podczas pokazów na czerwonych dywanach i przeniósł się do nowojorskich willi i tam rozkwit na dobre. O. Glamour jest obecnie w dzisiejszych czasach też jakby modny, nie chciałam użyć tego słowa modny, ale... Bo w zasadzie ponadczasowy, tak, ponadczasowy skoro mówisz, że już tak dawno się zaczął, sięga czasów dawnego Hollywoodu. Tak, tylko na przestrzeni tylu lat zatracił już ten typowy charakter bycia, jak kiedyś jak kiedyś był glamour, czyli był to przepych, ostentacja, ostentacja taka, nie? Bogactwo, blichtr. Okay. Dzisiejszy glamour jest bardziej skąpy w dekoracjach, aczkolwiek jest dużo dekoracji, ale te dekoracje nie epatują tak, nie są takie nachalne, są bardziej klasyczne i eleganckie. Wow. Czyli we wnętrzu też nie łączymy za dużo tych dekoracji, dajemy tak, żeby zawsze było to szykowne wnętrze, trzymając się takich złotych zasad, jesteśmy w stanie uczynić ten glamour obecnie, dzisiaj też ciekawym stylem i żeby dalej był, cieszył się popularnością w naszych wnętrzach i był modny. Glamour kiedyś kojarzył się tylko właśnie ze złotem. Tak. Od tego złota mnie się... Mnie nadal się kojarzy ze złotem, więc wyprowadź ewentualnie mnie z błędu, jeśli tak nie jest. Od tego złota się jakby odeszło. Ja się cieszę, bo jest dużo różnych odcieni teraz metali. Złoto jest szczotkowane, złoto jest różowe, miedziane, które też może tworzyć styl taki elegancki, szykowny, glamour, a nie musi epatować złotem, jaki znamy kiedyś, czy z biżuteryjnym. Tak jest. Aczkolwiek daje taką dekorację we wnętrzu, która jest szykowna, ale nie jest nachalna. Tak. Bardzo modne ostatnio, ale jeszcze mało znane przez klientów, jest czarny chrom. Czarny kolor, no właśnie, bo rozmawiałyśmy wcześniej i to też już mi opowiadałaś więcej o glamour. To było dla mnie ciekawe, że w ramach czarnego koloru są na przykład baterie, które są glamour i nie są glamour, tak? Zgadza Czyli się. Są rodzaje czerni i czerni. Zgadza się. Co jest glamour, co nie? I tak, w glamour będzie... Bateria, która się błyszczy, czyli dawny chrom, który mieliśmy, ale pokryta czernią. To nie jest czarny połyskujący, czyli tylko to jest jakby grafit, głębokie srebro, które wpada w czerń. I łatwo to odróżnić, zestawiając je obok siebie. Okay. Widzimy gładkie czarne, czy nawet połyskujące czarne, często dajemy do loftów industrialnych wnętrz lub nowoczesnych, natomiast ten czarny chrom bardzo mile będzie widziany we wnętrzu właśnie w stylu glamour albo takim modern classic, już takim delikatniejszym, że tak powiem, glamour. Ja tu przygotowałam parę też elementów dekoracyjnych,
które pokażą, jak właśnie łączyć tą kolorystykę we wnętrzu i co możemy, jakie elementy dekoracyjne zastosować. Dobra. Pokażmy, co tu mamy w takim razie, żeby to, o czym mówisz, odzwierciedlić w praktyce na prawdziwych materiałach, bo mówisz, że czerń i złoto, ale czy w ogóle kolor wchodzi w grę przy glamour, jakikolwiek inny, czy tylko biel, czerń, złoto? I nie. Generalnie glamour to są kolory bardzo stonowane. Okay. Z reguły tutaj tłem. Mamy troszkę, może pokażemy. Tło powinno być bardzo delikatne, subtelne. Biel często łamiemy, może to być ciepła biel. To są te kolory, które pokazywałaś, dokładnie. Jako glamour. Jeżeli szarość wprowadzam, często ją też, bo klienci chcą na przykład tą nutkę nowoczesności, żeby to nie było takie retro, bo żeby ten glamour nasz nie czerpał z baroku, wprowadzamy nowoczesność, wprowadzamy kolor szary, ale ocieplamy go, czyli jest to ciepły szary albo zimny piaskowy. Okay. Czyli on jest bardzo przyjemny dla oka. Są to barwy monochromatyczne, przy których bardzo fajnie się wypoczywa, są spokojne i nie przeszkadzają sobie nawzajem, ale są pięknym tłem do wydobycia połysku w detalach. Czyli możemy zestawić jakieś dekoracyjne lampy, one się w kolorze złotym, w kolorze miedzi, możemy kryształy zestawić. Kryształy tutaj przynieśliśmy, tak jako akcenty. To wszystko się odbija pięknie na tle właśnie tych barw. Jeżeli chodzi o barwy, to glamour lubi czerń. Czerń, no jednak czerń. Także też wprowadzamy czerń, ona się zawsze obroni. Zestawiamy ją tak samo, może być złoto lub srebro. I glamour lubi delikatne błękity, ale to jest wszystko tło. Natomiast możemy sobie pozwolić na odważny kolor, ale jako jeden. Będzie to butelkowa zieleń, mocny granat. Ale ten kolor we wnętrzu glamour odgrywa totalnie inną rolę niż we wnętrzach awangardowych, modernistycznych. Tutaj kolor ma wydzielać strefy we wnętrzu glamour, czyli na przykład przy małych mieszkankach, powiedzmy mamy tam 30 parę metrów, 40, klient ma jakieś małe mieszkanko i chce sobie otworzyć kuchnię z salonem, gdzieś sypialnię wydzielamy, to wtedy tą sypialnię oddzielamy kolorem jednej ściany. Czyli ona wydziela nam strefy. Nie jest jakby dekoracja, że jedną ścianę dajemy. Ona jest, wydziela nam strefę, strefa spania. Rozumiem. Temu służy kolor w Czy jeden z tych kolorów byłby nawet przejdzie? Bardziej przejdzie? Nawet bardziej. Czyli nie, bardziej butelkowa zieleń, bardziej granatowy granat. I granat taki mocny. To są kolory, które są też mile widziane, ale wtedy już nie dodajemy innych kolorów. Dobrze. To jest na tle tych delikatnych, monochromatycznych barw. Możemy dodać właśnie takie jeden z tych dwóch mocnych barw. Okej. Okay. Mowa o tej czerni, no to tutaj mamy kilka przykładów. Czy możesz pokazać, co tu mamy mozaiki do łazienki, które możemy też zaprezentować. Łączy się teoretycznie metaliczna, mogłaby wydawać się nowoczesna, ale forma jej jest troszeczkę taka już miękka, bardziej klasyczna. Czerń, ciekawe. Nie jest do końca też czarne i ten połysk wprowadza już nam taką szyk elegancji. Do tego fajnie wyglądają czarne chrombaterie. W zestawieniu z białą płytką, z popielatą, tutaj można się tym pobawić. Super. W takim samym stylu, tylko innym kolorze, mamy tutaj zestawienie mozaiki, która jest w kolorze takim bardziej brąz, miedź. Miedziane złoto. To fajne. Jest ciepłym też kolorem, też ładnie się komponuje. Do tego przyniosłam baterię, żeby zaprezentować, jak w łazience można połączyć ten kolor baterii z mozaiką na ścianie. Reszta ścian tak samo, no monochromatyczna. Jest luksusowo i czasem tylko detale w bateriach wystarczą, żeby nadać tego szyku. Fajnie. I do tego lampa, powiedzmy, też w kolorze tej miedzi, ale musimy już tutaj, bym wolała się trzymać, jak to jest malutka łazienka, na przykład trzymać się tego samego koloru złota, nie łączyć. Pięknie. Co tam jeszcze mamy? Mamy czerń tutaj, taką właśnie, która też... Kolejny rodzaj czerni. Kolejny rodzaj czerni, ona jest ze szkiełkami, ponieważ glamour bardzo lubi szkło, a właściwie kryształ.
Dlatego tu zestawiłam też te wazoniki kryształowe. Ten kryształ, lustra kryształowe często są z fazą kryształową. To nie są takie, znaczy mogą być, ale właśnie ten styl lubi lustra dekoracyjne. Niekoniecznie musi być to rama rzeźbiona, broń Boże, bardziej modernistyczna, ale na przykład bogata w kolorze, czyli w tym złotym, w jakichś szprosach złotych, nawiązująca troszeczkę do art deco. Takie szprosy złote mamy, tutaj mamy taką mozaikę, ale też możemy pokazać. Teraz jest bardzo modny też ten kształt luster, właśnie takich owalnych, podłużnych, zakończonych półkolem. Mhm. I fajnie na ścianie można zestawić lustra w tym charakterze, w złotej ramie, w zestawieniu na przykład z mozaiką na jednej ścianie biało-czarno-złotą. Mhm. I tutaj obok mamy też lampkę, która występuje w wersji z kinkietami przy lustrach. Mhm. Też uzupełni nam całą stylizację łazienki, dodając szyku, ale proszę zwrócić uwagę, jest to złoto szczotkowane i ono nie jest ostentacyjne, nie jest nachalne, to nie jest barokowe złoto i to nie jest barokowa forma, czyli nie ma giętych tutaj jakichś dekoracyjnych rzeźbień, tylko bardziej modernistyczne kule. Czyli nowoczesna wersja glamour. Nowoczesna wersja glamour, która idzie, mówię, w równi z innymi stylami, bo na szczęście mamy kilka teraz tych kierunków, że nie trzeba w jednym projektować, tylko jeden klient przyjdzie, lubi love, drugi lubi troszkę modern classic, taki glamour, nie zawsze umie go nazwać, ale chce nowoczesny, to właśnie się wpisuje w ten styl i klimat tego naszego glamour współczesnego. Jak wspomniałam, ta lampa nie jest stricte barokowa. O jednej rzeczy chciałabym powiedzieć, że w glamour bardzo ważną rolę odgrywa oświetlenie. Okay. Ono przede wszystkim ma budować nastrój, wydzielać strefy. Oświetlenie jest iluzoryczne, sprawia wrażenie jakiejś iluzji we wnętrzu. Podświetlamy jakiś piękny wazon, jakąś rzeźbę, tworzymy atmosferę. Mm-hmm. Tutaj na przykład klosze są też przydymione, czyli one też nie rażą w oczy i też dają ciekawy efekt. Niby powinno to światło nas razić i powiemy nie, lepiej kryty abażur, szkło, a to da efekt bardzo ciekawy blików świetlnych na ścianie i też zbuduje nam atmosferę. Ekskluzywnie, nieostentacyjnie, dokładnie, dla konesera. Nie niesamowite niuanse w ogóle, które no, chyba tylko architekt czuje. Rzeczywiście te różnice między czernym a czarnym, złotym a złotem, kryształem takim a kryształem takim. A powiedz proszę, bo często jak rozmawiam z architektami, oni bez względu na to, o jakim stylu rozmawiamy, czy boho, czy jakieś kawaii, najróżniejsze, często mówią, że klient, gdy przychodzi i ma na myśli, mówi o jakimś stylu aranżacyjnym, to ma na myśli zupełnie coś innego niż się przyjęło, że tak ten styl wygląda, niż architekt rozumie poprzez ten styl. Czy zdarzają Ci się takie przypadki, że klient mówi, że chce glamour, a ma coś innego na myśli lub w drugą stronę? Zdarzają się. Jak sobie z tym radzisz? Zdarzają się. Najczęściej jest to wizyta w salonie i wskazanie konkretnych rzeczy, które się podobają. Ponieważ często opowieści klientów nie łączą się z tym, co faktycznie, czego oczekuje klient. Ma inne wyobrażenie o stylach, a one się zmieniają ciągle, dochodzą nowe produkty, w związku z czym klient gdzieś tam widział parę lat temu jakiś drobiazg, jakieś wnętrze, to mu się podobało. Gdy próbuje zaaranżować w tym stylu wnętrze, nie. Ja myślałam bardziej coś innego. Więc zawsze zaczynam od długiej rozmowy, po prostu. Rozumiem. Żeby poznać, co się naprawdę podoba. I jeżeli klient chce oprócz tej prostoty takiego szyku nadać, to ja już wiem, że albo pójdziemy w bardziej styl taki właśnie z glamour wychodzący, niekoniecznie mówię, to nie jest już barok, żeby nie mylić się łączyć z kryształami, żyrandolami. Że ten modern glamour wygląda troszkę inaczej. Ale jeżeli chcę szyku nadać, a nie chcę typowego takiego modernizmu, właściwie minimalizmu, takiego skąpego, skandynawskiego, to
próbuje znaleźć takie wspólne rozwiązanie. Na przykład jednym z ciekawych ostatnio elementów, które robiłam, gdzie wnętrze było pośrednio nowoczesne, klient nie za bardzo chciał jakby glamour, ale chciał mieć jakiegoś szyku. Daliśmy na suficie tapetę, którą wykończyliśmy sztukaterią, podobnie jak listwy przypodłogowe. O, to tutaj tapeta, mamy taki tutaj przykład, mamy, prawda? Podobnej tak. tapety, którą można imituje kłaść stiuk. Na sufit. Ona imituje stiuk. Przy białym biało delikt, bo to nie jest taki do końca szary, proszę zobaczyć, ani szary, ani biały, jak się pięknie komponuje z taką kolorystyką. I to wnętrze zyskuje niesamowity charakter, połączywszy tapetę na suficie, która sprawia wrażenie, że mamy jakiś tynk na suficie, jakiś stary fresk, a daje takiego, klasa. Daje we wnętrzu już jakieś zagwozdki. Łączymy z materiałami też tej kolorystyki, żeby nie przesadzić. Proszę zobaczyć, nawet ten kryształ, to szkło. Delikatne, tutaj już nie zawsze złoto, tutaj już mogą być subtelne, delikatne wykończenia, a tapeta zrobi swoje i z niej może piękna lampa wisieć w modern classic stylu lub czyli nie musi być żyrandol, jak ja to zawsze kojarzę, nie tam musi. Mnóstwo kryształów gigantyczny, nie, to już nie. Są inne czasy, dobra. Ta tapeta i na przykład wystarczy. Sztukateria i wszystko pozostałe może być modernistyczne, możemy dać piękny na stół z kamienia na nowoczesnej nodze, mając taki sufit. To wszystko trzeba płynnie, umiejętnie jakby przejść z tego stylu, ale połączyć z tym, co klient lubi, czyli jeden styl sztuka z kompromisu, tak, żeby wyszło pięknie. Ale mówię, zawsze te barwy monochromatyczne i te tysiące odcieni, już nie chcę powielać, nie staramy się powielać tych szarości podobnych, takich betonowych, zimnych, tylko włączamy na przykład ciepłe. Mamy bardzo dużo teraz przecież kolekcji, które już wprowadzają, Włosi już wprowadzają bardzo dużo ciepłych odcieni popielatego koloru, po którejś wizualizacji klient się przekonuje, faktycznie to fajnie wygląda i nabiera odwagi. I jeżeli się zaufa projektantowi, nabierze odwagi, to myślę, że to wnętrze też fajnie zagra. Czyli wiele się zmieniło na przestrzeni lat i wiele, tak jak wspomniałeś, że ten eklektyzm nawet zawitał do glamuru, oczywiście. Czyli jest to łączone z różnymi innymi elementami, różnych epok styli. Mogą być tak. To w takim razie, czy jest może coś, czego nie można robić przy glamur? Co się gryzie już tak, że tego w glamur jest nie piszemy? Jest parę rzeczy. Glamur się gryzie z wikliną, troszkę ze stylem boho. Okay. I tutaj już bym uważała Dobra. Na takie rzeczy. Wiklinowe kosze. Odpadają. To odpadają, może być zgrzyt. Dobrze, cegła? Cegła raczej nam odpada, ale może być cegła na przykład biała. Ja wolę jednak monochromatyczną barwę w stylu glamour i zrobić tą cegłę białą. Ostatnio robiłam cegiełkę, która była z kamieni marmurowych i też płytek marmurowych. I też bardzo dobrze wyszło, imitowała niby cegłę, ale dawała tego szyku i elegancji, czyli klient chciał cegłę, ale do końca nam nie pasowała, musieliśmy znaleźć kompromis. Czyli da się, ale inaczej. Dobra, a drewno jest glamour? Drewno bardzo lubi glamour, drewno najbardziej widziane, dobrze widziane w stylu glamour, to było często egzotyczne. Jodełka, układane w jodełko, jodełka francuska. I drewno zawsze nam się obroni, jakby nie był jaki glamour bardziej ostentacyjny czy nowoczesny. Drewno jest naturalnym materiałem, podobnie jak kamień, jak te marmury. I chodzi o to, że gdy miną lata, żeby ono pozostało świeże i zawsze w
zawsze, żeby miały swój charakter i styl. No jest to czyli materiał luksusowy i elegancki, tak, czyli te przymiotniki, które jednak wpisują się w glamour. Okay. Zaczęłyśmy od tego, że opowiadałaś, że glamour wywodzi się z tego Hollywood, od tych gwiazd. Ja kojarzę Marilyn Monroe, taką całą w lichtrze i w luksusie, więc kojarzę glamour głównie z kobietami, ze stylem makijażu glamour, z gazetą glamour. Czy mężczyźni też proszą o wnętrza w stylu glamour? Czy w ogóle znają ten styl? Czy projektujesz dla mężczyzn glamour? Oczywiście. Tak? Tak, oczywiście. Mhm. On troszeczkę inaczej wygląda, ale tak, zawsze ja mówię, lubię ten glamour stonowany, czyli tak to słowo jest nadużywane, czy bardziej wchodzę w ten modern classic, aczkolwiek też proszą. Są to na przykład, gdy kupują mieszkania w kamienicach i chcą zachować charakter tej kamienicy, to łączymy właśnie wtedy style z różnych epok. Włączamy też te, dodajemy jakiś kolor, to nie musi być złoty, może być srebrny, ale żeby chce klient nadać szyku swojemu wnętrzu, elegancji i wprowadzamy ten styl glamour. Dobra, czyli tu wchodzimy w te nowojorskie kamienice, o których też wspominałaś, ten styl. Dokładnie. Rozumiem. Dokładnie. O, tyle niuansów, że rzeczywiście ja czuję, że architekt jest niezbędny. To znaczy ja prawdopodobnie, jakbym aranżowała według swojego pomysłu glamour, to dałabym te żerandole. Czyli dlaczego, jakbyś mogła powiedzieć, dlaczego architekt jest potrzebny przy tej aranżacji jednak? Tak, myślę, że jest, ponieważ bardzo łatwo, że tak powiem w cudzysłowie, przegiąć w tym stylu. Czyli jest czasem, gdy się za dużo rzeczy podoba w stylu glamour, możemy po prostu cały projekt zepsuć, bo będzie już na granicy takiej niebezpiecznej, że kończy się elegancja, zaczyna się kicz. No właśnie. Dlatego ważne jest, żeby to stonować. Mamy we wnętrzu kilka ciekawych elementów. Wysmakowana lampa, ale w konkretnym kształcie, wybujałym, wybujały fotel i stół barokowy. Wszystko jest, powiedzmy, luksusowe, ale razem zestawione. Za dużo. Za dużo. Tłumacz. Tak, to nie może tak być. Często jest to tylko kilka elementów tych glamour, a reszta ma stanowić tło, które wydobędzie piękny stół, piękne krzesła, ciekawą komodę lub podkreśli właśnie charakterystyczną lampę. I łatwo to przegiąć, bo dużo rzeczy się, osoba, która lubi glamour, bardzo jej się wiele rzeczy podoba w tym stylu. Konkretnych, odrębnych produktów. Odrębnych produktów. No, dokładnie, jednak zestawienie razem nie zawsze da dobry efekt. Rozumiem. Z tej rozmowy absolutnie to wynika. Cenna lekcja i nauczka dla mnie. No i Was zapraszam, jeśli chcielibyście utworzyć wnętrza w jakimkolwiek stylu, czy to jest glamour, czy każdy inny, to jednak warto skorzystać z pomocy architekta wnętrz, projektanta, który pomoże, doradzi, co zrobić, jak dobrać, skomponować te produkty, żeby nie wyszło źle, bo jednak to my będziemy w tych wnętrzach przez lata mieszkali. Także dziękuję Ci, Magda, bardzo za tą cenną dawkę wiedzy i Was zapraszam do salonu WMO, bo u nas możecie spotkać architektów na dyżurach, możemy Was umówić, skonsultować w każdym salonie MO w Polsce z architektem, także zapraszamy i co, i zachęcamy do glamour, na bogato teraz, tak? Robimy bogato w tym sezonie. Dzięki. Dziękujemy.